No nie udało się wtedy przed ciszą wyborczą. Ale za to udało się nam odebrać kolejne połączenie i posłuchamy, kto do nas dzwoni. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Bożena Totmundu. Bożenko, czekali na ciebie widzowie. A jak się dopytywali do ciebie. Cześć Bożena, witaj. Dziękuję serdecznie, że mnie zapomniała. Od razu wszystkich pozdrawiam. Życzę wam wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrówka, żadnych tam COVID-ów. A wam, Marcinie i Wojtku, wszystkiego najlepszego, czego sobie życzycie. Dobrze. Ja tylko chciałam zwrócić uwagę, że wielu z was mówi, że wszystko jest bezprawne i tak dalej. Ja wam tylko chcę zwrócić uwagę, że niejaki Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, od lat żąda od PiS-u, żeby uregulować sprawę badań kodu DNA, bo to jest tak zwany kod genetyczny, jest wrażliwą daną osobową. Tak. Dotyczy to także próbek pobieranych, składowanych przez różne instytucje, w tym prywatne. W 2018 roku Najwyższa Izba Kontroli wydała specjalny raport, który zwracał także uwagę na brak takiej regulacji. Możecie się też powoływać na tak zwany kodeks norymberski z 1947 roku o tak zwanych eksperymentach medycznych na ludziach w obozach koncentracyjnych. Jest Helsińska Fundacja Praw Człowieka i mamy artykuł 39 Konstytucji, który mówi, nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. To tyle, jeżeli chodzi o zasłanianie się przepisami. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że w Niemczech zamknięto w Berlinie zamknięto największe centrum do szczepień. Mieli szczepić 5 tysięcy ludzi dziennie, a zgłosiło się tylko 230 osób. Jeszcze raz, Bożena, jeszcze raz, poczekaj, bo mówisz, bo poczekaj, bo ja nie wierzę we własne uszy, co ty mówisz. Jeszcze raz, spokojnie powiedz tę dobrą nowinę. Jeszcze raz. Centrum szczepień Berlin-Treptow został zamknięty z braku chętnych do szczepień. To jest jeden z największych 6 centrów w Berlinie. Mieli szczepić dziennie 5 tysięcy osób, zgłosiło się tylko 230 osób. Coś takiego. W Nadrenii Westfalii dostali tylko 10 tysięcy szczepionek. Zaszczepionych jest 0,01%. Merkel jest oskarżana, że nie stara się o szczepionki, bo do Niemiec na 83 miliony obywateli dotarło tylko 400 tysięcy szczepionek. Tak. Następna tura przewidywana jest w styczniu. Szczepienia w domach opieki są na razie dla seniorów powyżej 80 roku życia, ale najpierw jest informacja o szczepionce, a potem musi być zgoda pacjenta na szczepienie. Także nie jest to tak, że jest tutaj taki duży nacisk. Ja czytam prasę od czasu do czasu. Komentarze są jednoznaczne, że mają sobie te wszystkie szczepionki wsadzić 4 litery, nie będą się szczepić. Raport z Unii Europejskiej mówi, Europejczycy nie chcą się szczepić. Ale to, słuchaj, to taka naprawdę jest... dotyczy takiego państwa jak Belgia też dotyczy. Słyszałem, że w Holandii szczepionki w styczniu ruszają. Myślisz, że Polacy... A słyszałeś, co się w Polsce dzieje? Tak, wszystko. Ja wszystko wiem, co się w Polsce dzieje. Ja chciałam wam powiedzieć, że w Irlandii też mieli sprowadzić 10 milionów szczepionek. Do tej pory nie ma żadnej. I czekają na 10 stycznia. To wszystko wygląda, jakby czekali wszyscy, co się będzie działo w Stanach Zjednoczonych. A czy oni nie czekają na efekty na Polakach, jakie będą? Nie. Oni czekają na razie, co będzie w Stanach Zjednoczonych. Zaraz wam powiem dlaczego, bo to jest wszystko z tym związane. Tak. Związane to jest z tym, że wydano tą książkę Klausa Schwaba pod tytułem COVID-19, ten Big Reset, czyli wielki reset. Tak. To jest projekt globalistów w celu wprowadzenia globalnej dyktatury. To co ta książka została w ogóle wydana? Ona została wydana przede wszystkim dla nas. A kto ją wydał? Kto tę książkę wydał? To jest... Ten ekonomiczny forum w Davos, tak. Ten Klaus Schwab, ten cały szef Davosu. To jest skierowane do nas dlaczego? Ponieważ elita, tak jak wam mówiłam, ta cała światowa, ona się podzieliła i ta mafia finansowa przejęła od lat 90. kontrolę nad całym światem. W tej chwili jest okupowana Rosja i Stany Zjednoczone, to widać. Tam w Rosji też Putin ma duże z nimi problemy. I ta reszta elity, tak zwana przemysłowa, została całkowicie pozbawiona władzy nad światem.
I w tej chwili zdana jest na Putina i musi podbudować Trumpa, żeby w ogóle cokolwiek się działo. Dla nas to dobrze, bo ona miała w ogóle, ta pandemia, wybuchnąć 2021. Wtedy by było, miało być po wyborach Trumpa i oni by się skupili właściwie na Europie. Mhm. To, że to się stało w zeszłym roku, jest dla nas korzystne. Tak. Bo globaliści musieli się skupić na Stanach Zjednoczonych. Tak, ty, ty mówiłaś o tym, pamiętam. Tak, tak, a w tym czasie Putin wykorzystuje to i stawia warunki globalistom. I teraz to, co wszystko wy widzicie. Ta książka jest też dedykowana tej mafii finansowej, że jak nie przestaną niszczyć państw, to w pierwszej kolejności zostaną zlikwidowani. Jak? Bo oni tak niszczą go. Jak zostaną zlikwidowani? Bo to mnie ciekawi. To znaczy, jak im zlikwidować? To jest, wiesz, oni nie będą zdradzać, jak likwidować, ale w tej chwili powiedzieli, że jest, mają szansę, żeby pracować dla swoich krajów. Jeżeli tego nie zrobią, to niech się pożegnają, że będą w ogóle istnieć. Taka jest ich wypowiedź, tych globalistów. Oni są w tej chwili zdani, ja mówię o tych, co wspierają Trumpa, zdani na Putina. Putin ma duże problemy w Rosji, bo jemu wprost z parlamentu wypowiedzieli, że ma zostać zlikwidowany, także on też jest wspierany. Walka jest dosyć duża, ale szanse są olbrzymie. Także nie to, że my musimy się bać, w tej chwili boją się elity światowe, że one stracą całkowicie kontrolę nad światem. Putin jest uzbrojony, ma żywność, ma surowce, od niego zależy, czy ta nasza elita światowa w ogóle będzie istniała. Także chciałabym powiedzieć, że książka jest dla nas. My mamy walczyć, mamy zrobić tak zwany bunt. To znaczy, nie mamy demolować miast, ale mamy się sprzeciwiać naszej władzy. Ta władza ma pracować, Niemcy to już zrobili, bo posłuchaj, jeśli się zgłosiło 200 osób i centrum wyszczepienne zostaje zamknięte, to Niemcy się właśnie zbuntowali, tak? Dobrze to rozumiem? Ale wiesz co? Tak, ale ja mam wrażenie, że w Niemczech klasa polityczna też jest podzielona, bo u nich wyraźnie widać, że oni chcą bronić gospodarki. Oni mają oczywiście tych Atlantyków tutaj też całą masę, ale widać, że bronią. A nie wiem, czy wy wiecie, że oni płacą wszystkim firmom, które zamykają, 75% tego, co oni zarabiali w 2019 roku. Część zamyka, bo im się w ogóle nie opłaca biznesu prowadzić z lenistwa. A część po prostu dostaje pieniądze i oni, widzę, trzymają, żeby te firmy nie zbankrutowały, żeby miejsca pracy zostały zatrzymane. Ja widzę też po autostradach, jak się buduje, niby jest wszystko, pandemia i tak dalej, a budowa jest, jak przepraszam, za Hitlera, wszystko rozszerzane, nowe wiadukty, przynajmniej tu na Rzeniwestali, ja mówię o tym regionie. Widać, że budują domy i tak dalej. Oni się szykują, jakby mieli dobrze po tej całej pandemii funkcjonować. Tylko chciałam wam to jeszcze powiedzieć, mogłabym jeszcze was uprzedzić, że celebryci, nie liczcie na nich, to jest banda, która jest opłacana, szczególnie to widać na sportowcach. Ja będę mówiła o mistrzostwach świata w piłce nożnej w Rosji. Nie są wybierane przypadkowo nawet miejsca, gdzie się odbywają. Jeżeli weźmiecie Soczi, to w tym czasie, kiedy była olimpiada w Soczi, miała zostać ona przerwana wojną Ukraina-Rosja. Tak, zrobili. Mieliśmy awanturę na Krymie, tak. Ale lepsze było mistrzostwa świata w piłce nożnej. Było nastawione, że Francja ma wygrać. Ja nie będę wam mówiła, jakie tam były układy, że w Hiszpanii trener nagle odpadł i tak dalej. Miała wygrać Francja po to, żeby podbudować Macrona. Oczywiście Francja wygrała, ale jaki cel był? Specjalnie w dniu otwarcia zrobiono nową reformę emerytalną w Rosji i zakaz demonstracji, bo ludzie się buntowali, bo 500 ludzi mieli pracować. Tak. I zakaz demonstracji został zlikwidowany zaraz jeden dzień po Mistrzostwa Świata. A co się stało jeden dzień po Mistrzostwa Świata? Było spotkanie Trump-Putin. Pamiętacie w Finlandii, z tą piłką, jak sobie przekazywali. Tak. Ci wszyscy, mafia finansowa chciała to spotkanie zrobić jak najdalej od Rosji, żeby Putin nie mógł zdążyć wrócić do Rosji, bo oni chcieli pucz zrobić w tym czasie. Na szczęście ci ludzie nie są też głupi, oni wiedzą, co się dzieje i zrobili to praktycznie przy jego granicy, że tylko miał skok do domu, ile tam do Moskwy, jest może pół godziny lotu i nie było żadnego puczu. Ja tylko wam chciałam powiedzieć, że ci ludzie są opłacani, nigdy nie będą za wami stali, ja mówię o celebrytach, oni mają kontrakty, oni mają menedżerów, za jedno złe słowo koniec kariery, także nie liczcie na nich, że oni będą stali po waszej stronie. Słuchaj, to kurwy są, na nich nie liczymy nigdy. Ja powiedziałem, aktorzy to kurwy, celebryci to kurwy i nie zmienię zdania. Tak to po prostu jest. Natomiast powiem ci, obserwowałem bardzo uważnie Putina, kiedy Putin po raz pierwszy wstrzymał wojnę światową, kiedy się nie zgodził na interwencję w Syrii. Bo to była... Clintonowa przebierała, rozumiesz, nogami, żeby tam zrobić. I renesans narodu rosyjskiego jest faktem.
naród rosyjski jest skupiony wokół swojego prezydenta i cieszmy się, że tak jest, bo byłoby z nami naprawdę gorzko, gorzko by było z nami. I jeszcze jedną rzecz powiem o mediach. W tej chwili Rosji wszedł nowy przepis, ponieważ rosyjska państwowa telewizja jest częściowo też obsadzona przez wrogów, nawet tak. Rosjan, ja nie mówię o rządu, tak. To specjalnie rząd rezygnował z 20% akcji i przekazał to bankowi rosyjskiemu po to, żeby wyrzucić tą całą, jak oni mówią, tych liberastów tak. I tych zdrajców. To samo dzieje się w Niemczech. Oni mają 8 miliardów na telewizję, 8 miliardów euro co roku, chcieli teraz podwyżki, podali do sądu i sąd powiedział, mają zrobić reformę i mają sobie obniżyć pensje. Nawet partii już zaczęli gadać, że za dużo zarabiają i chcą prywatyzować telewizję. Według mnie oni się przygotowują do krachu, że nie będą w stanie utrzymywać takiej telewizji. To też jest informacja dla TVP. Tego już nikt nie utrzyma za takie miliardy. Bożena, wiesz, jest tam w Rosji taki facet, nazywa się Nawalny. On niestety, jako reżyser ci powiem, on niestety dobrze wygląda, dobrą ma gębę. Ma gębę taką, że ludziom się może mylić z gwiazdą seriali i z gwiazdą kina. Dobrze jest skonstruowany. On ma szereg różnych pomagierów. Ja z jednym takim lalusiem, gwiazdą celebryctwa i, jak oni to mówią, liberastów rosyjskich wszedłem w konflikt. Odesłałem go, żeby poszedł w pizdu. Duć się nazywa. Do dzisiaj żałuję, że mu nie zajebałem, rozumiesz, bo trzeba, byłem organizatorem imprezy i mogłem go zdzielić w mordę tak, żeby go krew zalała, bo to się porusza po całej Europie, mimo tej pandemii, to nie wiadomo skąd to wizę miało. Ja czekam i tu mówię do wszystkich, jak się dowiem, że Nawalnego szlak trafił, to powiem wam, radość moja będzie bezbrzeżna, bo to jest ten... Słyszałeś? Tak, tak. Słyszałeś, Wojtku? Rosjanie powiedzieli, że Nawalny ma się natychmiast stawić do Rosji, bo on ma tam sprawy też karne. Jak się nie stawi, to trafi do więzienia. Rosjanie wysłali już za nim agentów, bo oni powiedzieli, on jest politycznym trupem, już Zachodowi niepotrzebny, bo Rosjanie pokazali wszystkim, jakim on jest agentem, jak on przeciwko Rosji działa. I teraz po jego powrocie on nie będzie miał wsparcia i oni się boją, że oni go wepchają z powrotem do Rosji. Sam Zachód go załatwi i powiedzą, Putin go zabił. I to oni oficjalnie powiedzieli, że pilnują go w tej chwili, nie? Słuchaj, powiem ci tak. Ja uważam, że martwy Nawalny jednak jest lepszy niż żywy Nawalny. Awantura wybuchnie, ucichnie i po Nawalnym. Wykreowanie nowego lidera to nie takie proste. Oni strasznie dużo pieniędzy w Nawalnego włożyli, a on się pięknie im skończył, ale dobrze wygląda. I pokazanie jego mordy w mediach, rozumiesz, u prostaczków wywołuje akceptację. Niestety tak jest. Ja jeszcze chciałam wam jedno słówko powiedzieć. My będziemy bombardowani coraz to nowymi informacjami na temat tych szczepionek, że one zabijają. Przypomnij sobie, co oni mówili. Minus 85 stopni mówiło się. Wszyscy mówili, że to jest broń biologiczna. Teraz mówią już 25 stopni. Ja widziałam wasze zdjęcia, oni dotykają to rękoma. 85 stopni nikt nie dotknie ręką, minus 25 też nie dotknie. To jest jedno. Bożenko, bo żeby też jednak tutaj być uczciwym, ma być przewożone w takich warunkach, ale podawane w temperaturze otoczenia użytkowej. I w tej temperaturze jest skrócony czas przechowywania i musi być w określonym czasie skróconym użyty. To nie jest tak, że trzeba podać go w temperaturze minus 80 parę stopni. Bożena, to jest jakieś krętactwo, bo oni nas informują ciągle o tym, że na przykład była mutacja. Wcześniej nam mówiono, że co roku musi być nowa szczepionka na grypę. I musimy się co roku szczepić. Teraz się pokazała mutacja nawet u nas na Drenii Westfalii i mówią, że ta sama szczepionka będzie działała na tego mutanta. Także jest kręcenie, ale oni to robią celowo, żeby nas straszyć, rozumiecie? My mamy się bać po to, żebyśmy naszej władzy powiedzieli dość tego, basta, my nie będziemy siedzieć w domu, przestańcie nas aresztować, otwórzcie firmy, otwórzcie szkoły, koniec, to nie jest żadna pandemia. Oni nas do tego nawołują sami, że mamy to robić, nie rewolucję. Mamy się przeciwstawić tym wszystkim banksterom, żeby nie niszczyli. Jeszcze ważna sprawa, bo wiesz, co w Niemczech się mówi o śmierci tej Amerykanki, jak ona się nazywała? Ta zaszczepiona. Patrz, wyleciał mi teraz z głowy. Zaszczepiona pielęgniarka, która... No, ja wiem, o kim mówię. Tak? Słuchajcie, w normalnych mediach zero, w tych wszystkich takich jak wy, mówi się oficjalnie, tak jak wy. Jeden wie, drugi nie wie. W Ameryce się mówi o jej śmierci?
W Ameryce jest to samo podzielone. Bo słuchaj Wojtek, ta narracja jest za nas, żebyśmy się bali, żebyśmy się stawiali, rozumiesz? Ja nie wiem, czy ona żyje, czy nie żyje, bo my się tego prawdopodobnie nie dowiemy. Wiecie, że są tak zwani kryzysowi aktorzy czasami. Ja nie wiem, czy to nie jest też grane przed nami. My mamy odmówić władzą wszystkiego. To jest wszystko nielegalne, nie ma żadnej pandemii, nie ma żadnej... Ta szczepionka jest nielegalnie prowadzona, bo ona jest tylko, jak oni to określili, czasowo i tylko powiedzmy pod pewnymi warunkami wprowadzona. Nie sprawdzona, nie działa na to wszystko. My powinniśmy to wszystko odmawiać. To są eksperymenty, mamy prawo do odmowy. Ja nie znam nikogo w rodzinie, kto by był tu zmuszany, a ty ma się szczepić. Jak pierwsze słyszę w Polsce jakieś deklaracje i tak dalej. Nikt tutaj nie mówi o jakimś szczepieniu przymusowym. Tak. Bożena, trzymaj się dziewczyno. Twój piękny dzięki głos, serdeczne. Twój piękny głos i twoja mądrość jest od zawsze tutaj wyczekiwana. Wszyscy cię tu serdecznie, kamraci i kamratki, pozdrawiamy. Życzymy ci zdrowia. Pozdrawiam wszystkich. Dziękujemy ci za wszystkie informacje i że jesteś z nami. Bardzo serdeczne dzięki. Bywaj. Do widzenia. Dużo zdrowia, sił i powodzenia w przyszłym roku. Obyś żyła w wolnym kraju. Bożena, do siego 2022 roku, dziewczyno. Tak jest, tak jest. Bywaj, bywaj.